Namaste, Rady. Dzisiaj jest Rada z Tami. I z tej okazji chciałem przeczytać historię, jak odbyło się przyjęcie urodzinowe u Radharani w domu u króla Wyszabanu w Rawal, gdzie Radharani urodziła się czy pojawiła się. Ta historia jest zaadoptowana z takiego pisma, które nazywa się Garga Samhita i Gaura Govinda Gutika. Także ta historia jest zaczerpnięta z tych dwóch tekstów. Tego poranka Radastami, czyli dnia pojawienia się Radharani, każdy wykonywał swoje codzienne obowiązki. I to była wspaniała, chwalebna okazja, pełna spotkań. Miłosnych wymian i gorących spotkań rodzinnych, relacji rodzinnych. Radastami w Warszanie wszystkie rodziny połączyły się, spotkały się ponownie, aby obchodzić uroczyście dzień pojawienia się, czy festiwal z okazji urodzin Radharani. I było to tak wspaniałe, słodkie i łaskawe i pełne miłości wymiana. Była to łaskawa, słodka i pełna miłości wymiana pomiędzy wielbicielami z Vraj. 2 dni przed Radastami Maharaj Wrishabanu, ojciec Priyaji, wysłał Shridamę, starszego brata Radharani, do Nandagram, aby zaprosił Nandę Babę i całą jego rodzinę do Warszany, właśnie na obchody niezwykłych urodzin Radhiki. Dzień przed Radastami, Nanda Baba, Krishna Chandra i jego rodzina przybyli do Warszany chodząc, przyszli do Warszany czy to na piechotę, czy przyniesieni w palankinach, ewentualnie przywiezieni zostali wozami zaprzęgniętymi w byki. Słuchali wspaniałych instrumentów muzycznych, które rozbrzmiewały w okolicy, a Wreszabanu i jego bracia przybyli tam w otoczeniu całego orszaku przyjaciół i innych gości. Kirtida Devi, matka Radhiki i jej teściowa, przywitali jej kuzynka w zasadzie i powitali Nandę Babę i jego całą rodzinę, całą grupę, z którą przybył. Zaprowadzili ich do ich pokoi, w których mieli nocować. A później zaprosili ich do królewskiego pokoju, w którym miał być podany uroczysty obiad. Radhika i jej główna przyjaciółka, liderka jej przyjaciółek, czyli Lalita, i Champaka Lata ugotowały wspaniałą ucztę. Ryż, warzywa, purisy, kir i wiele innych niezwykłych potraw było z miłością i oddaniem ofiarowane Maharajowi Wrishabanu w zasadzie jego bóstwu rodzinnemu, czyli panu Narayanowi. Potem Shridam przygotował prasadam, porcję prasadam dla każdego i one były rozdane w ogrodzie pałacu. Radhika i jej saki rozpoczęły kłótnie odnośnie tego, kto pierwszy będzie rozdawał to pożywienie. Syama Saki, pełna gniewu, powiedziała: Spójrz, Radę, to jest impreza, która odbyła się na zaproszenie twojego ojca. Więc co to ma z nami wspólnego? Jeśli chcesz służyć tam najpierw, to zrób to. Słysząc to, Saki rozpoczęły taką miłosną kłótnię. Kirtida Ma zainterweniowała w tym momencie i zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Zatem ona przygotowała wiele takich linii czy rzędów, w których można było rozdawać prasadam. Zatem ona wyznaczyła każdą saki, aby
Ona rozdawała prasadam swoim gościom, tych, którzy posiada, którzy siedzieli w danym rzędzie. W ten sposób każdy gość mógł być uhonorowany tym, że najpierw był, że pożywienie było podane mu najpierw, czyli zgodnie z etykietą, że najważniejszym gościom podaje się pożywienie najpierw, w związku z tym wszyscy dostali w tym samym czasie, w związku z tym wszyscy byli najpierw. I po tym wspaniałej uczcie goście obmyli swoje usta, pożuli liście betel i udali się do swoich swoich pokoi. Kiedy każdy zasnął, Radhika, używając pretekstu zrywania kwiatów, udała się do niedalekiej Villa Sekundy i tam w tajemnicy spotkała się z Syamasundarą. I po krótkim, radosnym spędzeniu czasu razem, Krishna powrócił do swojego pokoju. Następnego dnia rankiem, w dzień Radastami, każdy wykonywał swoje codzienne obowiązki i przygotowali się do przygotowania obchodu festiwalu Radhiki, urodzina Radhiki. Muzycy przygotowali wspaniałą atmosferę muzycy grając wprowadzili całą okolicę w wspaniałą atmosferę. Grali fantastycznie na instrumentach takich jak wina, pakhowa, mrdanga, dolak, dundu, biberi i upanga. Manjari, służki, małe służki przyniosły wszystkie potrzebne przedmioty do porannej ceremonii kąpieli Radharani. Purnamasi Devi intonowała rytualistyczne mantry, a Gargi, córka Rysiego Gargi, rozpoczęła ceremonię kąpieli. Bhanu Nandini ubrała cienkie, białe ubranie, które było przeznaczone do kąpieli i to ubranie miało na sobie wiele ornamentów, które ona zazwyczaj używała do kąpieli, które zazwyczaj dekorowała swoje stroje. I najpierw Gargi użyła wody, która była nasączona aromatycznymi ziołami. I wtarła je w ręce, w dłonie Radhiki. I później ta ceremonia odbywała się dalej. Piękna forma Devi, czyli Radhiki, jej została później obmyta wieloma kubkami czystej wody. Później Gargi, czyli ta mistrzyni ceremonii kąpieli, ponad głową Kishori trzymała takie naczynie, które zawierało w sobie wodę, która była nasączona kamforą i w ten sposób dokonała prysznicu nad nią, obmywając również jej ciało. Radośnie wszystkie służki wytarły następnie ciało Shrimati przy pomocy błękitnego ręcznika. Później ciało Radhiki zostało nasączone, w ciało Radhiki został wtarty olej, różnego rodzaju zapachowe olejki i mieszanka, taka specjalna mieszanka, która składa się z pasty sandałowej, wermilionu, kamfory i zapachu piżma. Później odprowadziły Priyaji do pokoju, do Shingara Vedi, czyli do takiego pokoju, w którym Radhika jest przebierana. I wtedy Sakhi Manjari ubrały ją w wspaniałe błękitne sari. Później Radhika została wystrojona
z dodatkowymi 16 dekoracjami i 12 ozdobami na jej ciele. I Gargi wielbiła Śrimati Radhika przy pomocy specjalnych naczyń i ofiarowała również błogosławieństwa. Szczęśliwe służki oferowały, następnie przygotowały i wykonały arati do Radhiki, co zakończyło ceremonię kąpieli. Yashoda Ma pobłogosławiła Radharani i dała jej ubrania, ornamenty i naszyjnik. Także wyróżniła w ten sposób jej najmłodsze ulubione przyjaciółki, służki, czyli Lalita i Vishak. Shirada osobiście dała wiele, ofiarowała wiele ozdób krowom i ofiarowała datki braminom. Maharaj Vrishabhanu także podarował tysiące krów i cieląt. Ostatecznie Radhika w pokorze ofiarowała swoje pokłony i do wszystkich starszych, którzy znajdowali się tam obecni. I po tej niezwykłej ceremonii kąpieli Radhiki, Nanda Nandana i jego przyjaciele przyszli zjeść przekąski. Shirada i jej najdroższy gopi także zjadły pewne odświeżyły się, czy napiły się jakichś odświeżających napojów. A następnie zaczęły przygotowywać guktowanie, które było przeznaczone na główną ucztę z okazji urodzin. Radhika zdjęła wszystkie ozdoby ze swojego ciała i rozpoczęła gotowanie razem z Rohinima. I one przygotowały najbardziej niezwykłe i smakowite potrawy, jakie można sobie wyobrazić. Wiele potraw było, między innymi tymi potrawami były takie potrawy jak słodki ryż, warzywa i różnego rodzaju przekąski. Setki braminów także gotowało ucztę i w tym czasie wszyscy Vrajavasi zebrali się z tej okazji w tym miejscu. Współczująco Yashoda powiedziała: o Kirtida Saki, twoje serce jest tak twarde, że sprawiłaś, że Śrimati Radhika jest, która jest twardsza niż kwiat, ugotuje tak wspaniale. Ty nie posiadasz żadnej miłości, która jest bardziej łaskawa, że Śrimati Radhika, która jest bardziej delikatna niż kwiat, gotuje tak wiele. Zatem ty nie masz miłości i współczucia. Zobacz, jak Radhika przygotowuje wszystkie potrawy i pracuje tak ciężko we własne urodziny. Zatem matka Radhiki, Kirtida, odpowiedziała: Radharani otrzymała błogosławieństwo, że cokolwiek ona ugotuje, będzie bardziej smakowite niż nektar. I ponieważ Baba Vrishabhanu, król Vrishabhanu, zaprosił swojego przyjaciela Nandę, ciebie i twoją rodzinę, aby właśnie smakować tego nektaru, który w najwyższym stopniu jest smakowity i który gotuje Radharani. To jest powód, dlaczego ja poprosiłem Radharani, aby gotowała w związku z tą okazją jej urodzin. O Vrajeshwari, zobacz na siebie. Zobacz po prostu, jak wspaniałe potrawy przygotowuje Rada. Matka Rohini później pokazała Yashodzie wszystkie te potrawy, wszystkie rzeczy. Radhika ofiarowała swoje pokłony do stóp królowej Yashody i Yashoda pomodliła się do niej: o Radhe, twoje potrawy zadowalają moje oczy, a kształty twoich potraw zadowalają moje oczy, a ich zapach zadowala mój nos. Lalita i Syama ofiarowały pokłony Yashodzie i ona z uczuciem
zaczęła modlić się do nich również i pobłogosławiła ich. Matka Rohini powiedziała: o Krishna Janani, Radharani i Krishna są jak złoto i szafiro, jak złoto i klejnot szafiru, które tworzą naszyjnik dla Vraja Lakshmi. A Vraja Lakshmi to są bóstwa, przewodnie piękna Vraja. Czyli oni są dekoracją dla miejscowego bóstwa, którym jest Vraja Lakshmi. Radhika poczuła się trochę zakłopotana, słysząc to. Obserwując odpowiedź Radhiki, Lalita i inne saki uśmiechnęły się. Jasioda poleciła niektórym służkom, aby przygotowały ofiarowanie dla bóstw rodzinnych, dla pana Narayana, i później wachlowały Radhikę, aby ulżyć jej zmęczeniu. Po ofiarowaniu Bhoga Pujari położył bóstwa na odpoczynek. W międzyczasie w ogrodzie pałacu Radharani Brahmini zakończyli swoje gotowanie i rozpoczęli rozdawanie tej wielkiej, ogromnej uczty dla wszystkich mieszkańców wioski. Wtedy Nanda, Vrishabhanu Maharaj i wszyscy bliscy członkowie rodziny udali się do Bhanu Khora, co jest wielkim stawem, wielkim jeziorem niedaleko pałacu. I aby uroczyście celebrować dzień urodzin Radharani, każdy brał udział w takiej grze, która nazywa się Dadhi Kada, która polega na rzucaniu masła, jogurtu i innych mlecznych produktów na siebie nawzajem. Tam znajdują się cztery gaty kąpielowe, czyli takie schody do kąpieli rytualnej, we wszystkich czterech rogach Bhanu Khory. I jedna z nich jest przeznaczona dla kobiet, inna dla mężczyzn i dwie odpowiednio dla chłopców i dla dziewcząt. I wszyscy w Rajawasi radośnie pryskali się wodą nawzajem i w tym radosnym duchu radości czysta miłość ich serce emanowała. Gospodarz urodzin, tej celebracji urodzin Radharani, czyli King Vrishabhanu i Kirtida Maharani rozdali prezenty, pieniądze, ubrania i dekoracje wszystkim gościom. I później Vrishabhanu Maharaj w odpowiedni sposób nakarmił wszystkich braminów i wszystkich innych gości, którzy udali się później do pałacowego ogrodu. Każdy spożywał ten posiłek w pełnej satysfakcji, w pełnej ekstazie. I po umyciu, oczyszczeniu swoich ust, oni przyjęli ponownie liście betel i odpoczęli w swoich pokojach. Wewnątrz pałacu Kirtida i Jasioda nakarmiły wszystkie kobiety i później zaprowadziły je również do ich pokojów. Potem, po tym dobrym odpoczynku, Radhika i Jersaki udały się do Vilasa Kundy, aby zrywać kwiaty. Kiedy Krishna uzyskał taką informację od Saki, że one tam właśnie udały się, sam udał się też w to samo miejsce w celu spotkania się z Radharani. Zatem Radha Govinda Yugal, czyli para Radha i Govinda, weszły wspólnie do Kundży i radowali się różnemu rodzaju romantycznych spotkań, romantycznych relacji. Później każdy powrócił do swojego pałacu, aby odpocząć. Później o wczesnych godzinach wieczornych Krishna, Radha i wszystkie poufne saki obudziły się w swoich łóżkach w pałacu Vrishabhanu.
i niewidziane przez innych udały się do pobliskiej kundży Vishakhasaki i tańczyły tam całą noc w radości rasy, czyli relacji, miłości, i w ten sposób zakończyły szczęśliwie to party, to spotkanie, tą uroczystość, która odbywała się z okazji Radharani, urodzin Radharani. Shri Shri Radharani Radhastami Maha Mahatsava Ki Jai. Jeszcze jedna historia, jak Krishna, jak Radha zakochuje się. W tej historii Narada Muni odpowiada królowi Bahulashvi na pytanie odnośnie tego, w jaki sposób Radha i Krishna pierwszy raz zakochali się w sobie. Narada Muni mówi: pewnego dnia poufna przyjaciółka Radharani, Sundari Lalita i Vishakha spotkały Radhikę na osobności w Warszanie. Lalita Saki powiedziała: o Saki, ten, o kim zawsze medytujesz i zawsze gloryfikujesz go, będzie teraz przechodził przez twój pałac razem ze swoimi krowami i przyjaciółmi. Przyjdź szybko, aby twoje oczy mogły ujrzeć jego niezwykłą duchową formę. Radha odpowiedziała: o Lalite, najpierw opowiedz mi o tym, jak on wygląda, i wtedy z pewnością ja udam się tam, aby go zobaczyć. Lalita opisała najbardziej piękny, niezwykły obraz Nandy Nandana, który wyglądał bardzo przystojnie, który promieniował słodkością młodego bohatera. I potem, widząc ten obraz, Kishori, czyli Radhika, bardzo rozradowała się. Radha wzięła ten obrazek, który dostała, w swoje delikatne dłonie i zaczęła patrzeć na tą niezwykłą, poruszającą formę Siamy. Głęboko pragnąc spotkania się z Krishną, Radhika była pochłonięta radością i emocjami. Podczas snu Vrishabhanu Nandini miała wspaniały sen o tym, że idzie nad rzekę Yamunę. I wtedy Priyaji zobaczyła Siamę. To było jak spotkanie ciemnej, monsunowej chmury otoczonej przez żółte ornamenty piorunów. Shriji zobaczyła Nataraja Govindę tańczącego w wielkiej euforii w środku lasu. I w tym momencie ten sen przerwał się i ona poczuła głębokie uczucie oddzielenia od Kryszny. Jej umysł całkowicie wypełniała przystojna, niezwykle urocza forma Ramany. Gandharvika zobaczyła w trzech światach nie ma nic więcej niż tylko źdźbła trawy, że światy są puste. Lalita podtrzymała rękę, dłoń Devi i zabrała ją do pokoju, do okna, które znajdowało się w jej pokoju, w jej sypialni. Lalita wskazała swoim palcem w pewne miejsce i powiedziała: Saki, spójrz tam, on jest tam. I widząc Vrajeshwara Krishnę zbliżającego się tą prostą drogą wprost do jej pałacu, Radha ponownie stała się radosna. Jakkolwiek tuż przed tym momentem Krishna usłyszał dźwięk o Vrishabhanu Nandini i słyszał o niej i od niej jako rezerwuarze czy źródle zbiorniku nieograniczonych wszystkich boskich cech. W tym momencie Krishna zdecydował w swoim sercu: ja muszę spotkać tą piękną dziewczynę i radować się z nią. W związku z tym odczuciem oddzielenia Kryszny, Radha i Rady niezwykłym poruszeniem serca,
pojawił się między nimi ogień miłości, który spalał ich od środka. Lalita powiedziała pewne rzeczy, powiedziała następujące uspokajające rzeczy do Srimati. O Radho, dlaczego niepokoisz się? O Kanjanakshi, jeśli chcesz osiągnąć Krysznę jeśli chcesz osiągnąć Krysznę, po prostu ofiaruj mu swoją, całą swoją miłość dla niego. O Sundari, jeśli znajdziesz tą osobę, która wypełni wszystkie świata radością, jeżeli znalazłeś tą osobę, która wypełnia wszystkie światy radością, zatem dlaczego twoje serce płonie? Otwierając swoje oczy i mówiąc poruszonym, drżącym głosem, wraża Devi Radha odpowiedziała. O Lalite, jeśli nie mogę odzyskać stóp Siamy, które upiększają ziemię Wrędawany, ja porzucę swoje życie, po prostu umrę. Przerażona tymi słowami, Lalita natychmiast udała się do nadbrzegu Jamuny. Tam spotkała Siamę, siedzącego samotnie pod drzewem Kadamba i był udekorowany w kwiaty Madhavi. Lalita powiedziała: O Ganasyamo, od pierwszego dnia, kiedy Radhika zobaczyła twoją wspaniałą formę, że ona została tym poruszona. Rajeshwari stoi po prostu bez emocji, jak kukiełka, i nie mówi żadnego słowa. W tej sytuacji o dekoracje, które ma na sobie, palą się i gasną. Jej ubranie wygląda jak skropione wodą, a jej perfumy nie mają zapachu. Pałac Radhy jest całkowicie jest jak nieużywany, jest jak za taki jest jak zarośnięty krzakami, nieużywany w ogóle. Kwiaty przestały wyglądać atrakcyjnie, a księżyc wygląda jak trucizna. O Siamo, tylko spotkanie z tobą może zmienić ten jej stan. Odpowiadając na te pełne emocji słowa Lality, Keshava odpowiedział: O szlachetna Lalito. Nie, to nie jest tak, że jedynie Radhika czuje się w ten sposób. My razem czujemy tą miłość w ten sposób w naszych sercach. Nic w tym świecie nie może być porównane do miłości tej, którą Radhika ofiaruje mi. I z pewnością ja spełnię jej pragnienie już wkrótce. Tak, swoją drogą, Lalito, czy ty wiesz, że święci wielbiciele mówią, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy Sri Radhiką i mną? Kiedy Lalita usłyszała tą odpowiedź Madhavy, jej twarz przezdobił uśmiech i natychmiast udała się, aby spotkać Radhikę i przekazać jej tą dobrą wiadomość. I Lalita powiedziała: O Swamini, tak jak twoje pragnienie, jak ty masz pragnienie, aby spotkać Siamę, Siama posiada pragnienie, aby spotkać ciebie. Zatem służ Krysznie z wielkim oddaniem i bez posiadania żadnych innych pragnień. I ja gwarantuję ci, że wkrótce spotkasz się z tym, który jest ukochanym i jest drogi twojemu sercu. Ta historia jest zaczerpnięta z Garga Samhity 15.